Na styku światów to tytuł wystawy, która została otwarta w Beskidzkim Domu Zielin Przytulia w Brennej w piątek 18 lutego. Prezentowane na wystawie obrazy Agnieszki Pawlitko to zbiór prac, które powstały z miłości artystki do haftu i malarstwa. Pierwszy raz z moją twórczością przyjechałam do Brennej, z czego bardzo się cieszę, bo tu jeszcze mnie nie było. Prace głównie w technice akrylowej, są to obrazy malowane, ale są tu też obrazy i haftowane i ta nowość, która pojawiła się w tym roku, czyli obrazy haftowano-malowane, te, które mamy tutaj za mną. Tutaj zaprezentowałam miks tak jakby obrazów, bo są tutaj te najnowsze, ale też sięgnęłam tak sentymentalnie do starszych prac, 2012 nawet rok, tam przywiozłam tańce beskidzkie, tańce cieszyńskie. Jest tutaj obraz właśnie tam przy wejściu, który był na plakacie Gorolskiego Święta, Kowol, więc też sentymentem go tutaj przywiozłam, bo dawno go nie pokazywałam, więc wybrałam te nowe prace, ale też tych, których dawno już nie pokazywałam, żeby o nich przypomnieć. No właśnie, my o tych pracach, które za nami już też pisaliśmy na OX-ie, ale to są takie ciekawe prace i myślę, że warto znowu o nich wspomnieć, bo to łączenie dwóch technik, co nie jest proste. Tak, to są obrazy takie nowatorskie, najświeższe. Jest tutaj połączenie farb akrylowych i haftu. Właśnie ten haft jest takim albo uzupełnieniem, chociaż z drugiej strony może to malarstwo jest uzupełnieniem tego haftu. To zależy, myślę, nie mam jednoznacznej odpowiedzi. I tutaj akurat w tych trzech pracach wykorzystałam właśnie motywy, które są na żywotku cieszyńskim, właśnie te motywy kwiatowe, które myślę, że w ramach tych tańców i tych strojów się uzupełniają. Więc myślę, że to jest takie ciekawe połączenie. Skąd właśnie czerpiesz te inspiracje i jak to wygląda? Czy to tak po prostu przychodzi pomysł i już, czy czasami trzeba trochę czasu? To jest różnie. Głównie jest to folklor w większości. Głównie są to nasz region, czyli Śląsk Cieszyński, czyli Beskid, okolice Cieszyna, ale to czasami bywa inaczej, bo jak zafascynuje mnie jakiś zespół, gdzie zobaczę go na jakimś festiwalu, to powstają takie prace. Były takie prace z zespołem z Portugalii, były prace dotyczące Słowacji, Czech, więc to zależy, co mnie zafascynuje. Również Łowicz tutaj u nas w Polsce, Kaszuby, więc wszystko mnie tak naprawdę fascynuje. I oprócz tych strojów, też te tradycje, obrzędy, zwyczaje i myślę, że to jest ważne, żeby to uwieczniać, bo może tego kiedyś nie być i żeby to zachować właśnie dla potomnych. Prace Agnieszki Pawlitko można oglądać w Przytuli do końca marca. Jeżeli ktoś obraz będzie chciał oglądać dłużej i to w swoim domu, również istnieje taka możliwość, zapewnia artystka. Tak, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Coś, myślę, da się zrobić. Agnieszka Pawlitko zaprasza do Przytuli, ale na tym nie koniec. Pomysłów jej nie brakuje i jak zdradza, już przygotowuje się do nowego cyklu. Mogę zdradzić, że podczas powstawania tych trzech prac wpadł nowy pomysł na nowy cykl prac, też oczywiście związanych z folklorem. Będą to inne prace, chyba troszkę mniej ekspresyjne, ale myślę, że będą ciekawe, jak mi to wszystko dobrze pójdzie, ale więcej nie zdradzę, tylko zaproszę później na wystawę. Nie wiem gdzie, gdzieś myślę, że się uda zrobić. Podczas wernisażu nie zabrakło muzycznych akcentów. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała kapela Wałasi. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.